Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Joomla to proste. A dzisiaj zajmiemy się auto backupem, czyli kopia zapasowa dzięki Akibie Backup wersji darmowej, która będzie się nam robiła oczywiście automatycznie bez naszej wiedzy i będzie nas informowała o tym, czy się wykonała i czy się nie wykonała. Ok, nie będę wam oczywiście pokazywał co i jak gdzie zainstalować, no bo to raczej każdy wie. A jeśli nie wie, no to musi sobie odszukać. Tu zajmujemy się troszeczkę bardziej zaawansowanymi rzeczami. Ok, pierwszą rzeczą jaką sobie zrobimy to utworzymy sobie nowe dwa profile. Czemu dwa? Już mam... Utworzymy sobie pierwszy. Pierwszy będzie się nazywał kopia całościowa. Zapiszemy i zamkniemy. Przejdziemy sobie do konfiguracji. Tak i pozwolimy że tak powiem, żeby nam Akiba sprawdziła wszystkie parametry. Jeśli macie szybki serwer, zrobi się to szybko, jeśli macie wolniejszy, no to zrobi się to troszeczkę wolniej. U mnie to trwa niecałą minutę, ale ja i tak wezmę pauzę i wrócę do was za moment. Ok, moi drodzy, jestem już z powrotem, testy przebiegły pomyślnie. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, przejdziemy sobie do konfiguracji i w konfiguracji zmienimy sobie dwie rzeczy. Pierwsza to jest takaż, yy, katalog wyjściowy output directory, nie będziemy przetrzymywać kopii tam, gdzie domyślnie przetrzymuje Akiba, czyli w katalogu administrator, komponenty komponenty, Akiba, bo nie jest to zbyt bezpieczne, bo jak ktokolwiek nam się włamie na um, serwer poprzez jakiś skrypt czy coś, to można ten po prostu backup skasować i co nam po backupie, którego nie mamy? A jak wiadomo, darmowa wersja nigdzie tego backupu przesłać nie może. Ok. No, procedura jest prosta. No, jak jesteśmy sobie na FTP, to wychodzimy sobie poza cały katalog. O ile oczywiście Was hostingodawca umożliwia, mój mi to umożliwia. Z takiego jak hostingu korzystam, to dowiecie się na końcu i gdzieś tutaj będzie link, żebyście mogli sobie sprawdzić. Tworzymy sobie zwykły katalog backup, no i wiadomo, tam tworzymy sobie czy domenowo czy inaczej strukturę katalogową, jaką tam Wam jest wygodniej. Ja sobie może stworzę tutaj taki katalog jak beta. Znaczy, ważne z tego tytułu jest to, żeby jeśli utworzymy katalog backup i w nim będziemy przechowywać większą ilość backupów, znaczy z większej ilości domen, yy, to musi być to jednak... Yy, Katalog, że tak powiem, obok katalogu, żeby to się nie mieszało, bo akiba backup korzysta z tych samych wtedy logów. No i jak wiadomo, mogą się tworzyć errory. Dobra, to by było na tyle. Mamy yy, tutaj sobie wrócimy ładnie, pięknie. Tak, wybierzmy sobie backup, naszą betę. Dobra, tak, chcemy go używać. No tak, i teraz kwestia tego, czy wybieramy sobie JPA, czy standardowo ZIPA. Ja <gryw> kiba rekomenduję JPA, ja rekomenduję ZIPA. A dlaczego rekomenduję ZIPA? Bo na FTP jest łatwiej pracować ZIPem ZIP-em niż samym JPA. Ktoś się może zgadzać, ktoś się może, może nie zgadzać. Ale ja wiem, że lepszy jest ZIP. Tak czy inaczej, prowadziłem kiedyś yy, sobie testy, i wyszło mi na to, że JPA jest minimalnie szybsze i może. Kilka tych y, kilobajtów zajmuje mniej, ale przy większych backupach jak mamy giga także nie robi to na najmniejszej różnicy. W dzisiejszych czasach mamy hostingi spółdzielone na tyle mocne, że w zupełności zip wystarcza. Jedyna jeszcze ważna rzecz jaką tutaj bym komentował do zmiany to jest kąt y, quota. Otóż, otóż o, to, o co chodzi? Chodzi o to, żeby jeśli robimy backup, załóżmy tutaj zostawione na 3D flautowo, Czyli jeśli będziemy robić czwarty backup, trzeci nam się będzie kasował tak, tak, żeby zostały trzy tylko na serwerze. Ja sobie tutaj zmienię, bo standardowo sobie ustawiam 12, ale to też w zależności od tego, yy, jaka strona jest backupowana. Kolejna rzecz, którą Wam przypomnę, to Was hostingodawca też robi backup, także w każdym bądź razie, w zależności od tego, mój przetrzymuje 7 dni, a inni mogą przetrzymywać 30 dni, to w zależności od tego, jakie tam mają polityki bezpieczeństwa i tak dalej. Dobra, zamykamy sobie tą całą konfigurację. No i dobra, mamy jeden profil stworzony. Drugi profil by dotyczył SQL-a. Ja wam tylko pokażę mm, na szybko, co należałoby zmienić w takim profilu SQLowym. Należałoby tylko typ backupu na database, wiadomo. No i ilość. Jeśli więcej kontentu, no to backup może być częściej. Jeśli mniej, może być yy, rzadziej. Dobra, to mamy jakiś tam profil ustawiony. Przechodzimy sobie teraz do opcji, żeby pozwolić, żeby backup się robił. Frontend backup, opcja odblokuj, sekretne słowo, czyli jakiś ciąg znaków, najlepiej dłuższy, alfanumeryczny. No i czy chcemy, żeby nam na maila przychodziły backupy? Znaczy, backupy w sensie informacji o tym, czy został wykonany, czy nie. Ja już tutaj mam wpisane dane. Wiadomo, są to dane moje. Wy wpisujecie swoje, czyli swój adres e-mailowy. Jeśli macie domenowe, to możecie sobie stworzyć na przykład backup małpa Wiadomo, no i tam będzie dedykowany taki mail, i będzie Wam spływały maile, czy backup jest poprawny, czy kopia została wykonana. Czekaj 180 sekund lub dłużej, i wtedy przyjdzie nam e-mail, że. Kopia została niewykonana, czyli filet. No i trzeba po prostu sprawdzić, czemu. Najczęstszą przyczyną zazwyczaj jest yy, brak miejsca. Ja sobie z tego już wyjdę. Czyli opcje mamy załatwione, profil mamy załatwiony. Przechodzimy sobie teraz do zaawansowanych operacji. Czyli będziemy sobie ustalać w kronie nasz backup. Przechodzimy sobie na zakładkę WGTA. Tak. O, za dużo mi się by skopiowało. Ładnie, pięknie. Kopiujemy sobie. I przechodzimy sobie do CPanel. Wiadomo, jeśli to jest hosting spółdzielony to macie CPanel. Jeśli macie VPS-a czy jakiś dedyk, to pewnie macie nadmina albo Pleska lub tam coś innego. No i tam musicie sobie poszukać opcji krona lub poprzez ssh sobie doinstalować i zadać sobie zadanie. Dobra, tworzymy sobie zadanie. Eee, ja sobie tu ustawię po swojemu, tak jakbym chciał. Nie będę korzystał z ustawień takich e, wspólnych, zrobię sobie backup o... Załóżmy, o, nie trzecia minuta, tylko o pełnej, chodziło mi. No i teraz tak, godzina. Godzinę warto wybrać po północy między drugą a trzecią, to w zależności też od tego, gdzie macie najmniejszy ruch, bo wiadomo, hosting robi backup, my robimy backup, no i to wiadomo, trochę się obciąża. i mniej ludzi, tym mniej będą to odczuwać. Ja polecam między drugą a trzecią. Trzecią. Dzień. Ustawiamy gwiazdka, czyli codziennie. Ja chcę co miesiąc. W zasadzie to chcę tylko, żeby mi się robił co niedzielę. Ja chcę, żeby mi się robił co niedzielę, czyli dodaję sobie nowe zadanie. No i generalnie to by było na tyle. Jeśli byłby to kolejny profil, to jak tutaj mamy dodane 3, wy zobaczycie tylko dwa. Także profil trzeci to był profil testowy. I tu mamy profil czwarty, który utworzyłem dzisiaj razem z wami na tej wideoprezentacji. Jeśli chcecie sobie przetestować, ja wiem, że to działa, bo już u mnie to po prostu działa. Tak? a wy możecie sobie po prostu ustawić, jeśli testujecie że to na przykład za godzinę, za pół, bo czasami zdarza się tak, że zadania cron są walidowane przez fizycznie przez administratorów serwerów, no i trzeba poczekać po prostu na zatwierdzenie. Że godzinka do przodu, dwie, nic się nie stanie. Drodzy, no i to by było w zasadzie na, na tyle. Z samych ustawień, jeśli film Wam się podoba, no to wiadomo, łapka w górę, subskrybujcie, bo będą następne. Ciekawe, jeśli macie jakieś propozycje, no to śmiało, piszcie w komentarzach, czy to tutaj na YouTube, czy u mnie na stronie. Jeśli macie jakieś propozycje, no to śmiało, piszcie mailowo i tak dalej. Ja tutaj Wam zamieszczę link do mojego hostingu, żebyście sobie mogli sprawdzić, czy warto na niego przejść, czy nie. To już będzie sprawa indywidualna. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.